Chociaż mamy wybór, aby stać się ludźmi, którymi staramy się być, to bez wątpienia, w pewnym stopniu, nasze dzieciństwo nas kształtuje. W jaki sposób reagujemy na różne sytuacje i jak wyrażamy swoje wzorce zachowań? Powstają w młodym wieku, kiedy po raz pierwszy zaczynamy uczyć się, jak rozumieć nasze najbliższe otoczenie. Doradcy małżeńscy i rodzinni dr Milan i Kay Yerkovich odkryli, że każdy ma określony styl miłości oparty na ich wychowaniu. Styl miłości składa się z naszych tendencji i skłonności do tego, jak reagujemy na naszych romantycznych partnerów. Ale rozumiejąc, jak kochamy, możemy dowiedzieć się, jak nasz styl miłości wpływa na nasze relacje. Oto 5 stylów miłosnych dr Milana i Kay Yerkovichów. 1. Typ podporządkowujący. Takie osoby często dorastają w domu z nadmiernie opiekuńczym lub apodyktycznym i krytycznym rodzicem. Jako dzieci robią wszystko, co w ich mocy, aby być dobrymi i zachowywać się jak najlepiej, aby nie sprowokować negatywnej reakcji ze strony rodziców. Takie dziecko nie chce się czuć komfortowo, zamiast tego spędza czas i energię, zapewniając komfort rodzicom. Podporządkowujący się czują się nieswojo w konflikcie i radzą sobie z nimi, często ulegając lub szybko je niwelując. Zwykle mają trudności z odmową, a ponieważ chcą zminimalizować konflikt, mogą nie mówić prawdy i kłamać, aby uniknąć trudnych konfrontacji. Gdy podporządkowujące się dzieci dorastają, uczą się odczytywać nastroje innych wokół siebie, aby upewnić się, że wszyscy są szczęśliwi. Jednak, kiedy osoby podporządkowane czują się zestresowane lub wierzą, że ciągle kogoś zawodzą, mogą się załamać i uciec od związków. Podporządkowani często rozpraszają się, starając się być wszystkim dla wszystkich, odbiegając od rzeczywistości i zamiast tworzyć zdrowe granice dla siebie, koncentrują się bardziej na potrzebach i pragnieniach innych. Aby podporządkowujący mogli pielęgnować stabilne relacje, muszą być szczerzy ze swoimi uczuciami, zamiast próbować robić to, czego się od nich oczekuje. 2. Typ ofiary. Ofiara często dorasta w chaotycznym domu. Ofiary uczą się posłuszeństwa, aby przeżyć, zwracają mniej uwagi na siebie, aby mogły pozostać poza zasięgiem radaru. Aby poradzić sobie ze swoimi wściekłymi, agresywnymi rodzicami, takie dzieci w bardzo młodym wieku uczą się ukrywać i milczeć. Ponieważ bycie w pełni obecnym jest dla nich bolesne, dzieci te często budują w swoich głowach wyimaginowany świat, aby radzić sobie z niebezpieczeństwami, przed którymi na co dzień stają. Ofiary mają niską samoocenę i zwykle borykają się z lękiem i depresją. Mogą w końcu poślubić manipulatorów, którzy odzwierciedlają te same zachowania, co ich rodzice. Ofiary uczą się radzić sobie, dostosowując się i idąc z prądem. Są tak przyzwyczajeni do chaosu w stresujących sytuacjach, że kiedy doświadczają spokoju, w rzeczywistości czują się nieswojo, ponieważ przewidują następny wybuch. Aby ofiary mogły pielęgnować zdrowe i stabilne relacje, muszą nauczyć się kochać siebie i stanąć w swojej obronie, gdy sytuacja tego wymaga, zamiast pozwolić partnerowi wchodzić im na głowę. 3. Typ kontrolujący. Kontroler zwykle dorasta w domu, w którym nie było zbyt wiele ochrony, więc uczy się wzmacniać i dbać o siebie. Jako dorośli muszą zawsze czuć, że mają kontrolę, aby zapobiec odkryciu wrażliwości, której doświadczyli w dzieciństwie. Ludzie z tym stylem miłości wierzą, że mają kontrolę, kiedy mogą uniknąć negatywnego uczucia strachu, upokorzenia i bezradności. Jednak kontrolerzy nie kojarzą gniewu z podatnością na ataki, więc używają go jako broni, aby pozostać przy władzy. Kontrolerzy mają sztywne tendencje, ale mogą też być sporadyczne i nieprzewidywalne. Nie lubią wychodzić ze swoich stref komfortu, ponieważ przez to czują się słabi i pozbawieni ochrony. Wolą samodzielnie rozwiązywać problemy i lubią robić rzeczy w określony sposób, w przeciwnym razie wpadają w złość. Aby kontrolerzy mogli tworzyć stabilne i długotrwałe relacje, muszą nauczyć się odpuszczać, ufać innym i powstrzymywać gniew. 4. Typ niezdecydowany. Niezdecydowany często dorasta z nieprzewidywalnym rodzicem. Niezdecydowani nauczyli się, że ich potrzeby nie są priorytetem ich rodziców. Bez konsekwentnego uczucia ze strony rodziców, osoby niezdecydowane rozwijają głęboki strach przed porzuceniem, ale kiedy rodzic w końcu ma ochotę poświęcić im swój czas i uwagę, niezdecydowani są zwykle zbyt źli i zmęczeni, aby to przyjąć. Gdy niezdecydowani wkraczają w dorosłość, próbują znaleźć konsekwentną miłość, której zostali pozbawieni jako dzieci. Niezdecydowani mają tendencję do idealizowania nowych relacji, ale kiedy czują się zawiedzeni lub rozczarowani, rośnie w nich przygnębienie i powątpiewanie. Często czują się niezrozumiani i doświadczają wielu wewnętrznych konfliktów i stresu emocjonalnego w swoich związkach. Mogą być niezwykle wrażliwi i spostrzegawczy, co pozwala im wykryć nawet najmniejszą zmianę u innych i wiedzieć, kiedy ludzie się odsuwają. Aby osoby niezdecydowane mogły pielęgnować zdrowe i stabilne relacje, muszą nauczyć się, jak się ukajać i poznać kogoś, zanim zostaną zranieni własnymi oczekiwaniami. 5. Typ unikający. Unikający często dorasta w mniej czułym domu, który ceni sobie niezależność i samodzielność. Jako dzieci, osoby unikające uczą się dbać o siebie już w bardzo młodym wieku i odkładają na bok swoje uczucia i potrzeby, aby radzić sobie z obawami związanymi z brakiem pocieszenia ze strony rodziców. Unikający lubią swoją przestrzeń i bardziej polegają na logice i dystansie niż na emocjach. Czują się niekomfortowo, gdy ludzie wokół nich doświadczają intensywnych wahań nastroju. Aby osoby unikające mogły pielęgnować zdrowe i trwałe relacje, muszą nauczyć się otwierać i szczerze wyrażać swoje emocje. Z jakim stylem miłości się identyfikujesz? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami poniżej. Upewnij się też, że subskrybujesz kanał, aby odkrywać więcej pomocnych rad. Podziel się też tym filmem z innymi. Z Twoją pomocą możemy wpłynąć na więcej osób, aby promować świadomość własnego umysłu oraz problemów psychicznych. Dzięki za uwagę.